Dzień dobry, chciałbym pokazać wam coś ciekawego. Mam właśnie zremontować pokoi, gdzie trzy ściany są w porządku, a jedna nie bardzo. Bardzo fajnie widać. Jest ciekawie. Po prostu wielki zaciek. Tak samo na suficie. A w rogu mała niespodzianka. Jest to grzybek. Zobaczmy drugi pokój. Tutaj ta ściana też. Zobaczmy drugi pokoik. Drugi pokoik wygląda podobnie. Jeden wielki zaciek. Sytuacja jest taka, że mam zdjąć tapetę, coś z tym zrobić, położyć w tym miejscu nową i zamalować cały pokój. Są to dość wysokie sufity. No ale najgorsze jest właśnie to. Jeszcze jest coś ciekawego. Na tej ściance tak samo, ale to tylko grzybek. Po prostu nie było wentylacji. To samo u góry. Grzybek. Ja to wszystko będę musiał zlikwidować. Zrobić elegancko. Na wstępnie się umówiłem, jak ja to będę robił. O, tu jest ciekawie. Tu już jest bardzo ciekawie. Wstępnie umówiłem się, jak ja będę to robił. Po prostu trzeba odkryć tą tapetę i zobaczyć, co jest pod spodem i dopiero zacząć myśleć. Trudno, biorę się do pracy. Na wstępie będę chciał wszystko zdrapać, więc muszę odciąć tą dobrą tapetkę od tej zawilgoconej, zagrzybiałej, żeby przypadkowo mi się nie udarło za dużo. Używam normalnie tradycyjnej linijki, tradycyjnego nożyka. Po delikatnym obcięciu będę chciał pomału zeskrobać na sucho. Jak można powiedzieć na sucho? Mokrą tapetkę, która jest strasznie zagrzybiała, ale ile zejdzie, tyle powinno zejść. Staram znaleźć się miejsce, gdzie będę mógł zacząć. Jak widać, elegancko odchodzi tapetka bez żadnego problemu. Oczywiście to jest ta pierwsza warstwa pomalowana, ta warstwa zewnętrzna. Widać nawet już na tej warstwie wewnętrznej, co jest przyklejona do ściany, gdzie jest mokre, gdzie jest suche. W sumie tak samo jak na zewnątrz. Oczywiście właściciela zadanie miało być takie, że on ma te wszystkie zacieki zlikwidować. Wszystkie pęknięcia i ten problem, który nawadniał tą ścianę, miał być już skończony, nie miało być problemu. O, teraz zdzieram kolejną warstwę tapet. To jest już raufaza położona horyzontalnie, jak widać. Też elegancko odchodzi razem ze ścianą. No ale no, taki przypadek. Nie wiem, czy komuś trafi się taka ściana w własnym domu, bo dopuścić do tego to naprawdę, oj, później jest masa problemów. No nie, cała tapeta chce odchodzić. Oczywiście była tapeta, a pod nią był podkład jeszcze papierowy. Tutaj można zauważyć, był kładzony
horyzontalnie, później normalnie tapeta. Nie chcę to odejść, bo niektóre miejsca są suche i dobrze się trzymają, dlatego użyjemy kleju. Najtańszy klej, rzadko rozrobiony, czy rzadko, no tak w miarę, nie jak woda sama, ale żeby się trzymał. Smaruję te miejsca, gdzie są, gdzie się trzyma. Oczywiście jest to taki fajny sposób na odklejanie tapet. Nie używam maszyny, która tworzy parę, gdyż uważam, że ten sposób jest lżejszy, szybszy, o, i tańszy. Fakt, że para nic nie kosztuje, tylko prąd właścicieli, ale nie zawsze to jest. To trzeba czekać, zaparuje się całe mieszkanie, wszędzie wilgoć, a to po prostu klej. Czemu klej, nie woda? Klej nie spływa. Woda by spłynęła, klej nie spływa i on sobie tam pomału wsiąka. Ja sobie już pójdę do drugiego pokoju, jak tam ile uda mi się odkleić, też posmaruję klejem, przyjdę tutaj i to już będzie gotowe. W sumie gotowe po paru minutach jest, że mogę sobie spokojnie odkleić. I takim oto sposobem damy radę. Czemu nie? Zobaczymy jeszcze właśnie ten drugi pokój. O. No jeszcze tutaj ciapnę, lecę nad okno. To jest idealny sposób do ściągania tapet. Polecam. Klej tani. Pomału zdrapujemy. Tutaj dostałem się do kawałka na górze. Ładnie odchodzi. Zgadnijcie, co to? Oczywiście nie jest to papier. Jest to farba. Tu już jest troszkę przeschnięte, ale żadnego problemu, żeby ją zdrapać. To, co się trzyma, chyba zostawię. Ściana wygląda w ten sposób. Nie jest super. Ale mam nadzieję, że jak to wyschnie, to można kłaść na to taki sealer, żeby zablokował to wszystko. Zobaczymy dalej. Otóż ściana nie wygląda super. Po zdrapaniu jest strasznie brzydka. Odpada. Zostawiłem te niektóre miejsca z papierem niestety. Była dobra robota, kilka warstw papieru, ale chodzi o to, że tynk się sypie. Są miejsca, gdzie w ogóle... I ten papier trzyma to wszystko. Jest tam tego więcej. Tam, gdzie dobrze się trzymał ten podkład papierowy, to zostawiłem. Po prostu położę na to tapetę. Tam, gdzie odchodził, to zdrapałem. I tym teraz trzeba będzie później przykryć właśnie sealerem takim specjalnym, żeby nie wychodziło to nic. Oczywiście pan powiedział, że jest już naprawione, nigdzie nie cieknie, ale nic nie wiadomo. Dobrze, użyję teraz mojego wentylatorka do osuszenia ściany. Pochodzi troszeczkę tutaj. O, niech się kręci. Pogoda jest ładna, więc nie powinno być problemów. A ja w tym czasie zacznę sprzątać. Idę po woreczki. Tak to wygląda. Jak ktoś ma taki dom, to troszkę współczuję, ale da się wszystko zrobić. Przez na parę lat, żeby nie było widać chociażby. A tak naprawdę to chyba trzeba było postawić na nowo taki domek. Chcę pokazać coś ciekawego. Oto tapeta, która odeszła. Ona była przyklejana na
taśmę dwustronną do wykładzin. Niestety tu wszystko się rusza. Jest tragedia. Była pomalowana farbą bitumiczną i no niestety klej nie wytrzymał czasu, się odkleił. Też to będę musiał jakoś zakleić. Bo nie będę wymieniał tapety, bo to już wygląda wszystko nieźle. Tyle, że odeszła. No coś będę musiał wykombinować. Mój klej nie jest tani, jest drogi. Dość dużo drogi. On się klei niesamowicie. Mam nadzieję, że wytrzyma. Otóż wszystko już w tym pokoiku zostało zamalowane moją farbką. Oczywiście dostępny jest na rynku specjalny Dump Seal. On jest na bazie olejnej i on elegancko kryje. Ja używam podkładu też na bazie olejnej. Też jest matowy, tak samo kryje. Wygląda wszystko tak samo. I do niego też się farba przykleja. Tutaj ten grzybek, który był taki brzydki, też został zamalowany. I suficik, ile mi się tam udało. Mam nadzieję, że wszystko po malowaniu i po wyschnięciu będzie pięknie, bielutki. Idę do następnego pokoju. Ten pokój jeszcze wygląda tragicznie, ale już niedługo. Muszę użyć swojej grzałeczki, bo nie chcę wyschnąć od wiatraczka. Tam było trochę suszej. Tu trochę moksy. O, jest ok. Już po tutaj trochę postąp. Także wygląda to byle jak na tą chwilę. Razem z sufitem. Ja to wszystko zakryję podkładem swoim olejnym i jutro już można przyklejać tapetę. Więc na razie nie jest źle. Powinienem się pochwalić, jak mi to wyszło. Całkiem nieźle. Dziury są oczywiście, one są tylko zamalowane. Jak to wyschnie, wtedy będę szpachlował, żeby było równo. Chociaż żeby było mniej więcej równo. Nie musi być perfect ideal. Sufit również jest ekstra pomalowany. Tutaj już nie trzeba było. O, koniec zakrywania brzydkich rzeczy. Nasza ścianka już wyschła. Więc zaczynamy tapetowanie. Oczywiście trzeba było sobie najpierw podmierzać. Ja mam taki jeden fajny sposób na odmierzenie. Od góry samego suficiku jadę do metra, zaznaczam metr, akurat to było tutaj. No i później od samego dołu do tej kreseczki, ile mi tam wychodzi. Oczywiście dałem 10 cm zakładki, żeby tam z góry odciąć i na dole. Także jest jakieś 2,70 oryginalnie, ale napisałem 2,80. Bardzo wysoko. To samo przy kominku. Wyszło 180. Dodałem 10 cm więcej, żeby było z czego przyciąć. A jak z tapetką to wygląda? Po prostu, żeby było jak najbardziej optymalnie, obliczyłem, żeby jeden pasek wyszedł sobie tutaj, bo idzie na całość. On na dole już pozaznaczany. Tu wyjdzie jeden, tu już wyjdzie krótszy, tu też już wyjdzie krótszy, ale zostanie jakieś ze 5 cm muszę dociąć paseczka. Nie ma problemu, gdyż na pewno gdzieś zostanie to samo tutaj. Też zostało odmierzone, tu już musi być większy i kawałek na ten. To samo u góry, też sobie już odmierzyłem, zostawiłem sobie, jest 70. I w każdym pokoju tak optymalnie.
to samo tutaj. Tu było lżej, bardziej fajna ściana daje się. Oczywiście jest taki gzymsik, on zostanie do gzymsika tylko. Tak samo odmierzyłem tapetkę długa, tutaj już krótsza, tu druga też krótsza. Akurat mi elegancko wyjdzie. Trochę z zakładką i potem jeszcze jedna długa i kawałek długiej. Tutaj wymiar nieduży, to właśnie gzymsik odchodzi. Dalej tapeta została, ją po prostu tutaj połączę, więc bierzmy się do pracy. Oczywiście tapetka została już położona, nie widać, chociaż lekko przebijają straszne nierówności. Jednak to jest zawsze lepiej, jak zagrzybiała ściana. Oczywiście tutaj będę musiał akrylem lekko to samo przy suficie i wystarczy tylko pomalować. Oczywiście musi wcześniej wyschnąć. Ja biorę się za kolejny pokój. Także efekt fantastyczny. Do tego, co było jeszcze niedawno, to naprawdę, naprawdę jest elegancko. Chciałbym się pochwalić, jak wyszła ścianka. Jest elegancka. Nie widać żadnych grzybków, tu już jest przystrojone. Ładnie wyschło, więc jestem zadowolony. Z daleka wygląda mniej więcej w ten sposób. Czyli było gorzej.